Witamy. Takie coś kupiliśmy od pana, co nas ogląda na YouTubie. Mówił, że kosiarz. Pozdrawiamy tego pana, fajny pan, porozmawialiśmy troszeczkę. Wypuszczamy nasze i jego z ręki. Kupił w klatce to coś. Klatce był, ciekawe co on zrobi. Nasze zaraz zobaczymy. Zobaczcie panowie, perłowe, jasne, na gwizd. Już trochę ich wynauczyliśmy i teraz puszczamy tego. No i miał rację, już widać po gołębiu, zobacz. Zobacz. No w klatce i w ręce, nie? Już perłowe zaczynają chodzić. Patrz, dobrze. Bocian. Bociany to nie, ale się rozganiamy i też. Zobaczcie. Bocian się odjedzie na budę? Chodź na budę. Zobacz. Zobacz. Pięknie. Ale kosiarz. Nie, on siada, patrz. Siad. Kolego, miałeś być... Nie, to sercowa. Sercowy nie chce, jasny nie chce się gdzie. Ale maszyna. Ale oblatywanie. Maszyna. Tamten gdzie jest? Nie poznasz teraz. Chodzi? Chodź. No daje. Jedna kosa. No i bocianki perłowe. Troszeczkę oblatane. Pokażemy zaraz co kupiliśmy. Czekaj, jak jeszcze ruszę. Sercowy to trochę pochodzi. Tu coś siada, bocian. Winner. Patrzcie panowie, wszystko u nas chodzi. Nie ma przed. A to się wszystko rozbija. Bo ten nie sobie. A zobaczcie panowie, czym ganiamy. Pokaż. Mata! Trzeba zrobić, bo się połamała od tego ganiania. Ciekawe czy wróci perłówka, puściliśmy tam u szwagra ze świeżą perłową, ciekawe czy wróci. Jest ten wylot na białym ogonie, zobacz. A to nie był wylot. Wylot był, jasne. Nie, to na białym ogonie cały był. No to jest, widać gdzie chodzi. To może. Bociany pokaza trochę tą klasę. Ale bociany zaczynają, zobacz, już chodzą. Panowie, powoli rozganiamy. Powoli, wiadomo, że nie były zwojlery. Ale to się rozgania. Wszystko się rozbija, jeden w drugą stronę, ludź. Ale patrz jak długo chodzą już te perłowe. I ktoś powie, że nie da rady rozganiać. Da radę. Jasny nie wsiada. Jest, wszystko na budę. Bocianka na budę. Ale wiatr jest. Ładnie, pięknie. To mi się podoba. Wsiadł ten jasny. Wsiadł? Chłopaka. Tak, jest. Na budę. O. Nie pokazał klasy jednak. Jednak klasy. No może z klatki też, nie? No może. Pewnie co on w klatce siedział. Opa. Bocian jak zobacz, jak wysoko bocian zaczął chodzić. Zobacz. Człowieku, te bociany to będą jeszcze lepsze od naszych. Dawaj dzieci, nie ma przeprosin. Pół godziny w górze ma być. Te bocianki jak mi się podobają, panowie. No i zobaczcie, powolutku ich rozganiamy. Wiadomo, to już na jajka idą, to już tu. Dobra, jak siadzę na budę, niech już siedzi. Dobrze. Dobrze. Ale ściągają naszych. Ściągają, no. Wszystko się rozbija. Patrz, ten jasny tu jest chyba. Jasny został. To dobrze, że to chociaż chodzi trochę górą. To nas ściąga, to kostkowe, to też. A, on jeszcze nie dostaje ten. Jedzenia? Nie, jedzenie miał wczoraj. A, miały? Rzuciłem mu wczoraj. Jak rano przyjdą, patrz, tutaj coś daje jasny jakiś. No, ja perłowy. Perłowy. Perłowy się już wyszkolił, widzę.
O, jak ten bocian długo chodzi, zobacz. Tutaj. Widzisz? Patrzy na budę. A! Coś ich wystraszyło. Coś ich wystraszyło. Winerek, siadaj. Ty jeszcze nie chodzisz dobrze. O, idzie bocian. Ejo! Nie siadaj. Ładnie na budę, zobacz. Jeden bocian na budę, drugi bocian na budę. No i co? Nie rozgania, rozgania. Trzeci bocian na budę. Pięknie. I to mi się podoba. Perłowe. To mi się podoba. Patrz, jestem jasny, siadam. Jestem jasny, został. Ale perłówki nie ma od szwagra, jednak nie wróciła. Dawać dzieci jeszcze trochę. Uczyć się chodzić. Nie ma przeprosz. Patrz, co się dzieje. Już teraz jak siądą, to już niech sobie siedzą, nie ma co ich straszyć. Wystarczy po te 5 minut chodzenia. Dobrze jest. Wystarczające. Teraz pokażemy, co kupiliśmy. Patrz, patrz, patrz. Ale bocianki dają. Murzyna naciągają. No i jeden się. Nie siadł, nie siadł, nie bój się, on nie jest głupi. A tamten już chyba siądzie. Poczekaj, opa, teraz pięknie sobie. Karpiaczka ściągnęła. Boją się czegoś teraz. Może znowu coś tam się kręci, może mąci coś tam się. Siadł. No nic, to raz mu się zdarzyło, to nie chce siedzieć. Teraz przyjdzie. Sam siadł pierwszy, ty nas. Jasny pierwszy siadł niż. O, coś mi pizda. Ale to chyba pan gołąb był, tak? Jak on pierwszy siada na budę od moich? Spodobało mu się. Kosa. Dobra. Wystarczy ich ganiania? Te. Przejdziemy pokazać? Te nasze piękności. Siedzą. Pokażemy, co kupiliśmy. O, patrz. Dobrze, leci. Dobrze. To jest nie głupiego. Co kupiliśmy? W Górze Kalwarii. Dwie samiczki. Ale powiem wam, że jak te pójdą, już nic nie kupuję, żadnych kończatów. Żadnych. Tam tu sprzedam, będzie święty spokój. Ta jedna adresówkę ma węgierską. Tak, adresówkę węgierską ma. Ale ta perłowa nie wróciła, ta perłowka, co Mariusz opuściłem. I dobra. Ale jestem zadowolony, powiem wam, z tych jasnych, z tych bocianów, z tych perłowych, rozganiało się to. No powoli, jeszcze wiadomo, że trzeba rozganiać, że to jest. Ale ja nie potrzebuję, żeby tak ładnie chodziły, nie wiadomo, jak to będzie, wiesz. Ma się przylecieć. Ja nie muszę, żeby te bociany chodziły, nie wiadomo ile, że to wiecie, jakie to są bociany, te perłowe. Gdzie są tamte? Jak zwykle idzie w pokój. Idą tu. To co, zrobimy dwa filmy, czy złączymy? Możemy złączyć. Nie, za długo chyba będzie. No będzie za 20 chyba minut. Dwa filmy. Ale patrz, perłowka nie wróciła. Dobrze. Ten kończaty chodziła. Ładnie daje teraz. To duży wiatr jest dzisiaj. No. Duży wiatr przez. Ale zobacz, jak chodzi jasna od szwagra i żałobniczka nasza, jak długo chodzi. Nic nie widzę, bo to słońce. Żałobniczka, zobacz, jak chodzi długo jasna. Dobra, od szwagra. Ale ta jasna ładnie daje. Ładnie Uzbuja. Daje i żałobniczka też ładnie daje. Zobacz. A ta żałobniczka jest w parze z murzynem, panowie. A zostawiłem tego murzyna, zasłużył sobie. Sparzył się żałobniczką, jak siadł. Jajka pokładam pod niej i tyle. Zasłużył sobie murzyn. Ten jasny nic nie pokazał. No co, te karpiaki już się gonią na jajka? Dobrze, już się gonią. Zobacz, jak jasno długo chodzi, patrz, patrz. Tak, to. I to będzie chodzić. Ta obniżka też się rozchodziła, dobra.
Bo ty Budapeszty idą na jajka, bo teraz będziesz z jajek. To wystarczy chyba 10 minut, co? Także panowie, targ bardzo miły. Rozmawialiśmy z ludźmi. Dużo ludzi. Dużo ludzi. Znają nas trochę. Porozmawiało się, kupiło się coś. Ale no, portfel boli. Portfel boli, ale to nic. Tylko hobby. Jasna, zobacz. Pójdzie do Mariusza, zobacz. Tu jest. Gdzie jest teraz? O. Ale pójdzie zaraz. Ona najlepiej daje z tych jasnych. Ale sercowy też ładnie dawał na początku, a teraz mu się odechciało. Dobra, to pozdrawiamy wszystkich.